Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 rabia lakar, 1446 roku po pochidri, albo sexto, decimo, octobris, anno, domini, bismillessimo, vigesimo quarto. Na początek oczywiście jak zwykle przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty tam, gdzie nas nie ma, czyli w słonecznej, pięknej... I wolnej od wielu trosk Hiszpanii. Firma załatwia właśnie te troski, to znaczy wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości, a kto się kiedyś zderzył z hiszpańską biurokracją to wie, że to niełatwe i no i oczywiście linki wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Patronem tego odcinka jest również firma RRAS, spedytor dla transportów kontenerowych, sprawnie przeprowadza każdego partnera przez proces eksportu oraz importu ładunków. No i link do strony macie państwo też pod odpisem odcinka. Także jak ktoś ma duży plecak ewakuacyjny, to akurat kontenerem da się go gdzieś wywieźć. No dobrze, proszę państwa, mamy kolejne Kolejny komunikat oczywiście książka. Możecie Państwo cały czas kupić Kitapal Dżihad, czyli, czyli księgę dżihadu. Moją książkę, która cały czas jest dostępna w przedsprzedaży z darmową dostawą do domu na terytorium Polski. I tam niektórych krajów ościennych, to musicie Państwo sobie doczytać już na stronie wydawnictwa. Także zapraszam pod linkiem szefko.alt.pl, możecie Państwo cały czas książkę zamówić, która zresztą zdaje się ma szansę na bycie takim autentycznym bestsellerem no i to, w zasadzie to tyle. No, oczywiście przypomnijmy, e, przypomnijmy e, psy szczekają i karawana idzie dalej, prawda? To jest standardowo i oczywiście, hejterom wiadomo co co Oni ostatnio wypełzają, ale jakoś tak nie mrawo, więc pewnie, e, bo dawno nie mówiliśmy o Białorusi, prawda? Więc jak zaczniemy mówić, to pewnie wypełzną w większej ilości. Proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo dużo tematów, więc zaczynamy od razu. Najpierw taki temat, ja bym powiedział zerowy, bo to jest temat, którego nie planowałem wcześniej, no, ale to jest z ostatniej chwili, chciałem, żebyście Państwo też Trochę na bieżąco mieli tych informacji. Otóż, przed chwilą dosłownie pojawiła się informacja po prostu jest była konferencja, przed chwilą prasowa. Jak Państwo wiecie, ja bardzo dokładnie śledzę wszystko to, co dzieje się w państwie położonym w Palestynie. Otóż była konferencja prasowa, i we wspólnym oświadczeniu Shinbet i policja w tamtym kraju ogłosiły aresztowanie pana, który się nazywa Władimir Wierchowski. Ma lat 35, ma obywatelstwo tamtego kraju, więc został on oskarżony, uwaga, o generalnie szpiegostwo na rzecz Iranu oraz to za co go dokładnie aresztowano, bo on wykonał już kilka zleceń. Otóż zgodził się dokonać zamachu na jednego z rzymskich naukowców, czołowych naukowców. Od razu powiem, że nie podano jego nazwiska, pomimo pytań dziennikarzy. W sumie za kwotę 100 tysięcy dolarów został zwerbowany przez wywiad irański. No i zgodnie z aktem oskarżenia złożonym przez prokuraturę Wierchowskiemu, zarzucono kontakty z zagranicznym agentem, prawda, posiadanie i przewożenie broni oraz spisku w celu popełnienia aktu terrorystycznego. Poza tym w akcie oskarżenia stwierdzono, że oskarżony już przybył w uzgodnione miejsce i zabrał zarówno broń, jak i amunicję na potrzeby zamachu. Także to nie jest tak, że to były jakieś tam dalekie plany, tylko plan już w trakcie realizacji. W oświadczeniu prokuratury napisano też, że Wierchowski wykonał kilka wcześniejszych misji dla Iranu, takich misji propagandowo-dywersyjnych, na przykład namalował sprayem wiadomość przeciwko Yahu Natanowi, umieścił również kamery, a właściwie takie urządzenia monitorujące na jednym z cmentarzy w centralnej części państwa położonego w Palestynie, do czego to niestety nie wiemy, ale być może również do kolejnych ataków czy też zamachów. Zamachów. Nie wiadomo. W każdym razie na pewno takie urządzenia monitorujące, nagrywające hmm, poumieszczał. Co więcej, jeśli chodzi o tak krótko, jeszcze o akt oskarżenia, to został, znaczy, otrzymał zapłatę w walutach cyfrowych za te wszystkie działania, które już wykonał. Oraz hmm, jak zeznał, agenci irańscy zapowiedzieli, że pomogą mu w ucieczce do Rosji po zamachu, no bo jak wiadomo, po, po nazwisku stamtąd pochodził. Choć mógł nie tylko stamtąd, no ale w każdym bądź razie akurat ten pochodził akurat stamtąd. No według policji komunikacja między Wierchowskim a irańskimi agentami odbywała się w języku angielskim. Został również po, po, polecono mu zakupienie specjalnego telefonu. Nie ujawniono jakiego to telefonu. Jeżeli to miał być telefon bezpieczny, właśnie nie wiadomo jak, jak wpadł, tak, znaczy informacje o tym, jak został tak naprawdę schwytany i w którym momencie wpadł, i czy go podsłuchano, czy go w jakikolwiek inny sposób ktoś wydał, to niestety tego już nam nie ujawniono. Także taka krótka, szybka wiadomość, emigrant z terenu dawnego Związku Radzieckiego. Z którego kraju też nie podano na razie, w każdym razie miał dokonać zamachu, został schwytany praktycznie no już w, w momencie, kiedy odbierał broń w celu przeprowadzenia zamachu, został zwerbowany przez Iran. Nie podano na razie szczegółów dotyczących samego werbunku. Poprzedniego, no warto powiedzieć, że to jest już czwarty albo piąty z kolei, którego się łapie, z tego złapano bardzo takiego wysokiej rangi handlera, który był, miał obywatelstwa państwa położonego w Palestynie, natomiast na co dzień mieszkał w Turcji i on tam budował całą siatkę. No być może to jest jakiś odłamek tego samego śledztwa, tego nie wiem. Proszę to Państwa, to tak bardzo w telegraficznym skrócie, natomiast pierwszy, podstawowy temat dzisiejszy, ja wiem, że może Państwo macie już trochę dosyć tych tematów tamto krajowych, no ale co zrobić, prawda? To jest tak, że praktycznie Cały świat zajmuje się tylko i wyłącznie tym jednym konfliktem. Zapomniano o wszystkich innych. Może zaraz któryś przypomni. Mamy otóż groźby ze strony Stanów Zjednoczonych. No właśnie, czy, 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 na, czy na poważnie to już Państwo wiecie, jeżeli oglądacie te kolejne odcinki, to no, tak jak wiele osób mówi, że to jest tak, to się słucha tego jak serial. No bo to tak wygląda praktycznie jak serial. no Mamy dzisiaj Blake Carrington, prawda? Po, pojawił się syn Blakea Carringtona, podający się za jego córkę, prawda? Słynny dowcip kabaretu. To, więc no mniej więcej tak to wygląda. Więc mamy teraz rzekomą, od razu mówię, że rzekomą, to znaczy tak się przedstawia opinii publicznej, bo jak jest w rzeczywistości, nie wiemy. Potężną presję, jak to jest określane w tej chwili, skierowaną przez administrację Bidena na państwo położone w Palestynie. W, no, w kwestii humanitarnej, jak Państwo pamiętacie, być może od mniej więcej 20 dni nie ma żadnej w tej chwili pomocy humanitarnej wpływającej do strefy opatrunku. Co więcej, jak Państwo pamiętacie, jedyna droga, która nie jest, czy nie była kontrolowana przez państwo położone w Palestynie, czyli droga z Egiptu, jest zablokowana, ponieważ humanistyczna armia obsadziła cały ten tak zwany korytarz filadelfijski, czyli granicę między strefą opatrunku i Egiptem, więc Jedynym tak naprawdę w, w, korytarzem humanitarnym jest tak zwany korytarz jordański, prawda, czyli z Jordanii po prostu ciężarówki jadące przez terytorium państwa położonego w Palestynie, tam napadane przez kolegów ministra Ben Świra. Potem te, które dotrą ewentualnie do strefy, są już dalej niewpuszczane do strefy, do strefy opatrunku. Tutaj się pojawia bardzo ciekawy wątek, zaraz sobie o nim powiemy, bo no, z jednej strony mamy oczywiście ten wątek kampanijny, to sobie już w tej chwili darujemy. Państwo wszyscy wie, wiecie, że w tej chwili Kamala ma chyba coraz większe kłopoty sondażowe, w związku z tym zdaje mi się, że tam się ktoś wreszcie puknął w pustą głowę, bo to inaczej nie można powiedzieć, i stwierdził, że no, utrata jednak tych 3 milionów głosów muzułmańskich i, i być, może, być może nawet tyle samo głosów, lewicowych, to może być coś, co może wpłynąć na, na kampanię lewicowej niby, czy lewicowo-centrowej prawda, kandydatki. No ale oni tam no, wolno się uczą, jeśli chodzi o te kwestie. To tutaj widać, że ten, ten, te sztaby... Wydawałoby się, że świetnie opłacanych specjalistów nie są w stanie jak gdyby e, cynicznie podejść po prostu bardziej do, do kampanii. No, dobra, okej, okay, nie mój pies, nie moje pchły, nie będę się drapał po nie swoim nosie, natomiast e, natomiast no, w ka każdym razie mamy taką sytuację, w której nagle właśnie mamy wysyp takich komunikatów, że nagle Stanom Zjednoczonym znowu już, że tam nikt złośliwy, bo gdy ktoś był, tam jakiś dobry, złośliwy dziennikarz, zapytałby, no to może by w takim razie ten piers, który tam sobie odpłynął przycholować znowu, prawda? Który miał być tym oknem dla strefy opatrunku, e, jeśli chodzi o pomoc humanitarną. Pamiętacie Państwo tam. 300 milionów, tak, kosztował czy coś, to nie pamiętam, już jakaś taka była absurdalna kwota, potem okazało się, że, i, że jest morski, ale nie wodoodporny. No w każdym razie jego już nie ma, on gdzieś tam sobie właśnie chyba odpłynął w kierunku notabene Bejrutu, zdaje się, bo to tam, tam gdzieś chyba go zwiało, natomiast można go zawsze odholować i po raz kolejny postawić, żeby pokazać, że administracja coś robi. No więc o co chodzi? To jest, chodzi o to, że, że pojawiły się już jako oficjalne informacje, że jest całkowita blokada dostawy pomocy humanitarnej, a Stany Zjednoczone, i to jest ważne, wysyłają tę pomoc cały czas. W związku z tym blokowana jest również amerykańska pomoc, bądź też blokowana przez, znaczy albo też sponsorowana przez amerykańskiego podatnika. No więc w liście do wysokich rangą urzędników państwa położonego w Palestynie sekretarz obrony Lloyd Austin i sekretarz stanu Antony Blinken zażądali pilnych kroków w celu zapewnienia osobom niebędącym e, no, w, stroną walczącą, i to nazywają kombatant, my to nazywamy stroną walczącą, e, dostępu do żywności i innych niezbędnych rzeczy, obwiniając rząd państwa, w Palest... pa, w, państwa położonego w Palestynie oraz bezprawie w strefie opatrunku za niedawne pogorszenie się warunków tam panujących. Ostrzeżono, i to jest bardzo ważna rzecz, że w przypadku braku zmian administracja amerykańska będzie zobowiązana do podjęcia kroków określonych w przepisach i politykach, które łączą ułatwianie pomocy humanitarnej w czasie wojny i przestrzeganie prawa wojennego, w tym ochronę cywilów, z dostarczaniem broni i pomocy wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest ten list, został opublikowany wczoraj. On daje Natanowi miesiąc, więc za miesiąc to już będzie po zawodach, tak? No ale miesiąc na dostosowanie się, co ewentualnie opóźniłoby wszelkie działania, tak naprawdę, do czasu po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No, to też jest możliwe, że, że na przykład, jeżeli by Kamala. Hichota Jaris, prawda, przegrała ten, te wybory, to tak czy inaczej może mogą wprowadzić to embargo do czasu oczywiście ukonstytuowania się nowej administracji, czyli tak naprawdę do stycznia. List Ostina i Blinkena był wysłany do Joawa Galanta i do do spraw strategicznych Rona Dermera, natomiast no, nie, nie mówi wprost o możliwym zawieszeniu transferów broni, no, ale jest to dorozumiane do ostrzeżenie, że USA mogą ograniczyć lub wstrzymać te dostawy. Tak naprawdę e, Amerykanie nie mają innego wyjścia, ponieważ e, prawo im wyraźnie zakazuje dostarczania e, broni, czy jakiejkolwiek, czy też pomocy wojskowej do kraju, który blokuje amerykańską akurat pomoc rozwojową. W związku z tym to nie jest kwestia międzynarodowa, tylko wewnętrzna amerykańska. No, to jest po przestępstwo federalne, prawda, jeżeli coś takiego ma miejsce. I na wszelki wypadek urzędnicy piszą, bo zauważyli, że zaraz być może będzie zmiana warty, a ich następcy. Być może rozpoczną od na poważnie sprawdzeniu, czy poprzednicy na przykład nie popełnili jakichś poważnych przestępstw. W związku z tym już to jest tak zwana teczka OWD. Kto wie, o co to jest teczka OWD, to, to wie. Jeżeli ktoś był urzędnikiem państwowym, to na pewno powinien wiedzieć, a jeżeli nie, niech się intensywnie uczy. W każdym razie taką właśnie teczkę OWD każdy z nich ma. Ja, dla, wiecie państwo, ja dlaczego o tym opowiadam, tak z tak trochę pewną złośliwością, ponieważ kiedyś musiałem. Jakąś tam analizę napisać na temat tak zwanych, no i teraz muszę znowu uważać na cenzurę, zasad trotuarowania w świetle działania tych słynnych czarnych punktów CIA, prawda? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych odtajniono za czasów Obamy te dokumenty, tylko nikomu się ich nie chce czytać. Ja niestety przebrnąłem przez tą fascynującą lekturę, gdzie właśnie w pewnym momencie tam urzędnicy jeszcze poprzedniej administracji nagle się zorientowali pod koniec kadencji, że Hmm, że może się okazać, że będą już oglądali, że tam dostaną czy tam poczwórne dożywocie z możliwością wyjścia, ubiegania się o zwolnienie warunkowe po pierwszych 300 latach więzienia ze względu właśnie na to, że trotuarowanie chyba nie do końca jest dopuszczalną techniką w Stanach Zjednoczonych i na terytorium Stanów Zjednoczonych. I potem właśnie były takie rozpaczliwe, to się właśnie nazywało trotuar, załóżmy memos, tak, pod takim szyldem to się znajduje, możecie Państwo sobie sami w internecie je znaleźć. To no mówię fascynująca lektura, gdzie tam na przykład departament sprawiedliwości na kilkuset stronach. Opowiada, prawda? Tam w odpowiedzi, no bo tam zostali zapytani, prawda? Czy w świetle naszych przepisów, no, dopuszczalne jest stosowanie tak zwanych rozszerzonych technik przesłuchiwania, bo coś tam, coś tam, prawda? Bo boimy się, że nas sadzą, krótko mówiąc. No i później tam, tam te 300 stron, załóżmy, żartuję, opowieści, a na samym końcu, chyba tam w jednym zdaniu, wreszcie konkluzja po tym Bełkocie. No chyba nie, prawda? Chyba nie jest dopuszczalne, więc tutaj panowie też sobie robią takie, ewidentnie to już widać, że robią sobie właśnie takie, takie teczki, żeby ewentualnie nie dostać po prostu zarzutów, bo to są zarzuty kryminalne, to prezydent ma immunitet od, jak wiemy w tej chwili, od wszystkiego, co tam zarządzi, natomiast jego urzędnicy absolutnie nie mają bo oni nawet bardzo nie mają, w związku z tym są zawsze narażeni na tego typu potencjalne później e, prześladowanie ze strony własnych kolegów albo na przykład samego też Departamentu Sprawiedliwości, który nagle sobie może przypomnieć, że o faktycznie, co prawda wiedzieliśmy o tym od dwóch lat, no ale teraz... Teraz już zebraliśmy wszystkie dowody i zaczynamy śledztwo, więc krótko mówiąc, to jest. To moim zdaniem jest podstawowa motywacja tego trochę właśnie strachu. No i oczywiście jest jeszcze dodatkowo pewien strach Waszyngtonu, który obawia się, że niestety ale kulminacja akurat działań państwa położonego w Palestynie. Tych humanitarnych, prawda, czyli na przykład nie wiem, pozbycie się błękitnych hełmów, tylko trzeba jeszcze. Jakoś zwalić to na jabollach albo na przykład depopulacja całego południowego Libanu, na co się za, zanosi no, w najbliższych dniach, prawdę powiedziawszy, albo też jeszcze inne działania, zaraz sobie o nich powiemy, bo mamy szykowany atak na Syrię ewidentnie, mamy atak na, na, na Iran ewidentnie już w tej chwili, wiemy to chociażby z, nie skądinąd, tylko z Chin więc mamy jak gdyby tą kulminację tych ataków ze wszystkich stron, czy we wszystkie strony właściwie, strony państwa położonego w Palestynie, akurat przewidziano tak na ostatnie dni kampanii w Stanach Zjednoczonych, tak żeby tam po prostu to zamieszało, tak jak się to tylko da w samej, w samej kampanii. No tam Ruscy jakby chcieli, ja się zastanawiam, co musieliby Rosjanie zrobić, żeby przebić państwo położone w Palestynie, jeśli chodzi o ingerencję jak gdyby w sam proces wyborczy, wyborczy w Stanach. No nie, nie wiem, poddać się, to może by przebili nagle, prawda, Taki komunikat. Putin, prawda, poddaje się, Zełęski, prawda, wjeżdża tam sobie. Czy oni tam jeżdżą? Ferrari, czy Maybachami, No nie wiem, bojowym Ferrari wjeżdża na Kreml, prawda? Oto to by przebił, ale chyba nic więcej. No więc dobrze, wróćmy do, samej, do samego tego problemu. Tutaj zastępca sekretarza prasowego Pentagonu, pani Singh, powiedziała: Chcemy zobaczyć konkretne środki podjęte w celu rozwiązania sytuacji humanitarnej w strefie opatrunku, które jak wiemy nadal stanowi problem. To znaczy, ja rozumiem, że sytuacja, a nie sama strefa. To jest tak, że Stany Zjednoczone jednocześnie są największym sponsorem państwa położonego w Palestynie, przekazują 3,8 miliarda rocznie do państwa położonego w Palestynie na pomoc wojskową, plus teraz jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, do 9,8 miliarda dolarów przekazał teraz Biden na drobne wydatki. Tak, czyli na te tam różne. na bombonierki, bombonierki. to już powiedział, że bombonierki, prawda? Więc niech będzie, niech, niech to będą te paczki z cukierkami, prawda? Jedna tona sztuka. Więc to jest to, co jest najbardziej tam potrzebne, bo to najlepiej zwalcza. depopuluje, tak? O, depopuluje. Nadaje się bardzo dobrze do, 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 do przesyłania z wyrazami miłości cywilom. Więc to jest to, czego oni nie są w stanie sobie wyprodukować, więc to dostają rzeczywiście od Amerykanów przede wszystkim. Biden do tej pory wstrzymał tylko jedną dostawę amerykańskiej broni do tamtego kraju, ale w maju zdecydował się kontynuowanie przepływu broni, pomimo przeglądu administracji, który to przegląd wykazał, że państwo położone w Palestynie w znacznym czyn... Czyn... czynniku, w znacznym stopniu, przepraszam, przyczyniło się do niewystarczającego przepływu pomocy dla cywilów. No, bo zrobiono taki na pokaz, taki, taki, takie badanie i stwierdzono, że nie można stwierdzić, żeby tam się cokolwiek złego działo. Tam się dzieją, jak wiemy, przecież same dobre rzeczy. Czyli jest zrobiono takie wewnętrzne to śledztwo, no ale ono się nie, nie ostoi, jeśli będzie jakaś poważniejsza kontrola, już niespecjalnie życzliwej administracji. No więc jest to oczywiście list, ten jest kontynuacją podobnej wiadomości, jaką Blinken wysłał rządowi państwa położonego w Palestynie w kwietniu. Co na chwilę doprowadziło do poprawy przepływu pomocy do gazy. W ostatnich tygodniach natomiast, ponieważ, ponieważ państwo pożne w Palestynie zdobywa po raz kolejny te same obszary, które już zdobywało dwa razy, więc teraz jest już, daje się, trzeci raz, a w związku z tym nie dopuszcza teraz już żadnej pomocy na terytorium gazy. Co więcej, nie tylko, nie tylko zlikwidowano, znaczy zlikwidowano, zabroniono działalności UNHCR, ale również Państwo położone w Palestynie, jeżeli dobrze zrozumiałem, to skonfiskuje również majątek UNHCR-u, czyli Organizacji Międzynarodowej, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych na swoim terytorium. No ale. No, właśnie, kto miałby bronić? Może wojska, prawda, ONZ-u, które tam siedzą cicho jak mysz pod miotłą, bo dostały pistolety na wodę, prawda, i ten, i szpreje przeciwko komarom, prawda, jako do, ewentualnej, do ewentualnego pilnowania porządku wobec dwóch uzbrojonych po zęby przeciwników. To tak, a propos konsystencji, jeśli chodzi o takie właśnie misje pokojowe. Misja pokojowa to powinna być taka misja, która rzeczywiście w takiej sytuacji, w której, w której dochodzi do naruszenia naruszenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa, to po prostu powinna mieć czym się odwinąć. No i nie oszukujmy, prawda, no może, może, może nasi to niespecjalnie, natomiast Francuzi, prawda, czy Włosi, czy, czy, czy nawet ci Indonezyjczycy, no to jakbyśmy popatrzyli się na ich uzbrojenie potencjalne, to tam mogliby zamieść oba kraje, prawda, pewnie z miotką, no ale a dostali, prawda, trąbki i te i, i baloniki. Więc, więc no, ale krótko mówiąc, dobrze, więc to jest tak, że, że Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych w koordynacji pomocy humanitarnej, czyli OHA, czy OCHA, prawda, jak niektórzy nazywają, od początku października stwierdziło, że do strefy nie wjechała żadna żywność, co zwiększa ryzyka głodu w związku z tym, co zostało opisane, jako rzymskie oblężenie tego, o, tego obszaru. Mieszkańcy są wielokrotnie przesiedlani, uciekli w znacznej części, z części północnej strefy opatrunku, tam gdzie jest w tej chwili ta, ta ofensywa. Było tam około 400 tysięcy ludzi. Ilu uciekło, nie wiadomo. Ilu zostało, nie wiadomo. Wiadomo, że dziennie ginie w tej chwili około 50 osób cywilnych. Natomiast, natomiast też, ponieważ ratownicy są atakowani w sposób rutynowy przez państwo położone w Palestynie, w związku z tym, chociażby dlatego trudno jest powiedzieć, ile jest ofiar, bo po prostu ratownicy nie docierają, pogotowie nie dociera, a nawet jak dociera, to potem mam przecież szpital, w który też można trafić, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale to akurat dla Amerykanów nie jest istotne, istotniejsza jest właśnie kwestia tejże pomocy humanitarnej. Biuro Wojskowe Państwa Położonego w Palestynie, które nadzoruje dystrybucję, Dystrybucję pomocy, czyli Kogat, to jest to samo biuro, Państwa, które zajmowało się obliczaniem, jaka jest minimalna ilość, jak to opisywał Harec, jaka jest minimalna ilość kalorii, która powoduje, że człowiek nie umrze z głodu. To jest właśnie to samo biuro, czyli Kogat. Otóż żeby ustalić taką stawkę dla właśnie strefy, otóż um, urzędnicy przyznali, że od początku konfliktu występują pewne niedobory, ale problemem są jest oczywiście humus i gangi przestępcze. Znaczy ja bym tak od humanitarnej armii nigdy nie powiedział, że gangi przestępcze, ale sami powiedzieli. No więc Biden wyraził swoje niezadowolenie sytuacją w północnej części strefy, rozmawiał o tym z Yahu Natanem w ubiegłym tygodniu. Biały Dom powiedział, że Biden powiedział o konieczności przywrócenia dostępu do północy, w tym natychmiastowego ożywienia korytarza z Jordanii. To że, to, że prasa amerykańska zauważyła, że, to, że ta cała wojna i właśnie to, ten niezdolność Bidena i jego administracji do wyegzekwowania czegokolwiek już w tej chwili na państwie położonym w Palestynie, jest wielkim obciążeniem dla kampanii Harris. No, jest, prawda, to chyba już, nie wiem, no, człowiek jak, jak człowiek już jest do tego stopnia, nie, nie widzi, że nie jest w stanie tego dostrzec, to pies przewodnik mu powinien powiedzieć po prostu, no bo to inaczej się tego nie można powiedzieć. To jest jedno z podstawowych moim zdaniem obciążeń dla kampanii Harris i to jest coś, przez co ma naprawdę spore szanse przegrać wybory. Więc co jeszcze? W swoim liście Austin i Blinken przedstawili kryteria, które administracja Bidena chciałaby zobaczyć w ciągu najbliższego miesiąca, w tym zapewnienie wjazdu co najmniej 350 ciężarówek z pomocą humanitarną dziennie do strefy opatrunku, wprowadzenie humanitarnych przerw w celu umożliwienia dostawy pomocy, zniesienie nakazów ewakuacji, gdy nie są już potrzebne, umożliwienie dostaw pomocy z Jordanii i powstrzymanie izolacji północnej strefy, bo jak Państwo Widzicie na, na pewno na e, obrazku to jest tak, że Państwa, to, ten, no, to jest opisywany bardzo dobrze w prasie w państwie położonym na północ od Egiptu, że e, to jest ten korytarz Necarim to jest po prostu miejsce, w którym mają posadzić. Po, kiedy państwo położone w Palestynie okupowało strefę, to tam były po prostu już osady. Tam już byli osadnicy, tam już byli kolonizatorzy, którzy tam sobie zbudowali własne osiedla, a teraz właśnie oni mają tam powrócić. Czyli cały ten korytarz, jak gdyby, czyli ta cała strefa ma być przedzielona pasem zamieszkanym przez Rzymian, tak żeby nie było możliwości przejazdu z północy na południe strefy. Tak, żeby po prostu zrobić dokładnie to, co na zachodnim brzegu, czyli dokonać jak gdyby, czyli w jakiejś konsekwencji powiedzmy, no nie, nie od razu, ale powiedzmy roku, dwóch, żeby doprowadzić do tego, żeby te miasteczka, które tam są, prawda, Hanunis, właśnie Gaza i tak dalej, żeby one zostały otoczone jak gdyby przez, przez osiedla rzymskie, a w związku z tym, żeby nie była możliwa jakakolwiek komunikacja na przykład drogowa między nimi. Tak, żeby to po, po prostu pozamieniać, no, żeby nie użyć takiego pięknego słowa na G, ale wiecie Państwo, to są takie obszary, Otoczone drutem kolczastym albo murem, na której, jeżeli się oczywiście będzie próbowało przejść, no to wiadomo, że człowiek zostaje zastrzelony, żywność będzie tam racjonowana przez, przez siły humanistyczne. No, i tam się zamknie przedstawicieli jednej dokładnie mniejszości etniczno-religijnej. Właśnie etnicznej, bo tam chrześcijanie też mogą być, więc etnicznej, tak? To w Europie w tradycjach miało swoją nazwę, i dokładnie coś takiego się szykuje nam w strefie. Na razie ten korytarz Necarim jest jak gdyby pierwszym miejscem, gdzie te osady mają powstać. No dobrze, zresztą Państwo widzieliście, być może ten filmik, który się wrzucałem, to z, akurat z komisji w, w resecie, czyli w parlamencie państwa Porządnego w Palestynie, jak właśnie minister rządzący odpowiedzialny właśnie za bezpieczeństwo dyskutuje sobie na komisji z interlokutorem, no też Rzymianinem w sumie zdaje się, więc w ogóle cudownie to wygląda. I macie Państwo właśnie, i wyobraźcie sobie teraz tego samego człowieka, który zresztą chodzi z bronią ostro i w, ciągle nią wymachuje, przy okazji różnych sprzeczek, włącznie z drogowymi, więc wyobraźcie go sobie podejmującego decyzję, na przykład w sprawie humanitarnego traktowania filistyny. Po prostu niemożliwe, tak? Co więcej, teraz jest, jest jeszcze ten właśnie ten list, który zaczął krążyć w mediach społecznościowych. Napisano również, że państwo położone w Palestynie musi podjąć działania w ramach wymienionych przez siebie środków w ciągu 30-dniowego terminu, aby uniknąć implikacji dla polityki Stanów Zjednoczonych. Wezwano Jachunatana do zapewnienia, że środek przedłożony resetowi, który zakazałby wszelkich kontaktów z UNRWą, nie zostanie wprowadzony. W liście wspomniano też o powszechnych doniesieniach o nadużyciach w rzymskich więzieniach. No to o tych więzieniach, prawda, zwanych też, o, znowu nie możemy użyć za, za zastrzeżonej nazwy, więc nazwijmy to obozy skupienia. Tak? Bierze się ludzi i skupia. No, możecie Państwo substytut w języku polskim znaleźć. No i w liście wspomniano też właśnie o tych nadużyciach w więzieniach, w których od 7 października przetrzymywanych jest tysiące Filistynów. Jak zasugerowano ciągła odmowa dostępu do nich Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża, stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. Twój Boże, ja się zastanawiam, którego jeszcze, jak mamy katalog, to czy tam się znajdzie? Trzeba było poszukać czegoś jeszcze. Państwo położone w Palestynie któregoś z paragrafów nie narusza, i lepiej nie podpowiadajmy, bo jak znajdą, to naruszą. No więc ta wiadomość o liście Blinkena i Ostin pojawiła się zaledwie kilka godzin po tym, jak Pentagon potwierdził przybycie amerykańskich żołnierzy i sprzętu do państwa położonego w Palestynie. Około setki żołnierzy zostanie rozmieszczonych razem z systemem THAAD. To jest, to jest system, Ludzie mówią, no ale państwo położone w Palestynie ma nie takie systemy. No ale ten system akurat jest to system a, amerykański, b, to nie jest wersja eksportowa, to jest wersja, która ma już chronić niebo amerykańskie. W związku z tym, co tam w niej tak naprawdę jest. To my nie wiemy i właśnie po to między innymi Amerykanie wysyłają swoich żołnierzy, żeby nikt się nie dowiedział włącznie z sojusznikiem za bardzo, co tam tak naprawdę jest w środku. Natomiast no, to jest coś, co miałoby ewentualnie odstraszyć Iran od kolejnego ostrzału, bo to jest skuteczniejsze niż wszystko to, rzekomo, że to ma być skuteczniejsze niż wszystko to, czym Rzymianie w tej chwili dysponują, te tam jakieś stringi Dawida czy coś takiego, to właśnie to, to jest, to, to, to ten THD amerykański ma być lepszy, skuteczniejszy. Ale jest również inna teza, hipoteza mówiąca o tym, że po prostu Amerykanie, jeżeli dojdzie do tego odwetowego znowu ataku ze strony Iranu w odpowiedzi na odwet ze strony państwa położonego w Palestynie, które było w odpowiedzi na odwet z Iranu, w odpowiedzi na zamachy dokonane przez państwo położone w Palestynie, prawda? Czyli, czyli mamy już ścieżkę, jak gdyby, wytyczoną, to chodzi po prostu o przetestowanie tego sprzętu versus, tego, versus to, co jest w stanie Iran wystrzelić w różne inne miejsca i sprawdzenie, właśnie, czy przypadkiem ten sprzęt nie wymaga jakiegoś upgrade'u, czy widzi to wszystkie, te wszystkie rakiety, czy jest w stanie sobie z nimi poradzić, czy nie trzeba właśnie zamówić wersji kolejnej, prawda, u producenta, więc to też jest możliwość przetestowania te tego akurat sprzętu w warunkach bojowych. Dla nas to jest akurat, nie jest to, zła, nie jest to też zła e, informacja, jeżeli by Amerykanie nagle się zorientowali, że coś tam u nich w tym sprzęcie nie działa, to być może ten, który jest również w innych krajach, w tym akurat to Polska nie ma, akurat chyba tego, jak rozumiem, tylko ma inny, ma tego Aegisa swojego, wręczikowe no ale tak czy inaczej, wszystkie te systemy, prawda, mogą zostać później pozmieniane, upgradeowane, żeby sobie radzić, na przykład z tymi nowymi wynalazkami irańskimi. No dobrze, podczas gdy natomiast, podczas gdy urzędnicy administracji Bidena jasno wyrazili swoją frustrację sytuacją humanitarną w strefie opatrunku, wielką liczbą ofiar śmiertelnych wśród cywilów, również w Libanie. Natomiast reporterzy próbowali ich przycisnąć, więc oni wielokrotnie unikali składania wyraźnych gruźb o odcięciu przepływu amerykańskiej pomocy wojskowej. Rzecznik Departamentu Miller powiedział reporterom, że poziom pomocy humanitarnej stanowi połowę tego. Co było w szczytowym okresie, nie chciał jednak podać żadnych szczegółów, co się stanie, jeśli państwo położone w Palestynie, że tak powiem, zleje, czyli nie zastosuje się do żądań Stanów Zjednoczonych powiedział, ostatecznie chcemy zobaczyć rezultaty, mamy nadzieję, że państwo położone w Palestynie wprowadzi zmiany, które opisaliśmy, zaleciliśmy, a skutkiem tych zmian będzie drastyczny wzrost pomocy humanitarnej, tak? czyli tam jakiegoś jednego snickersa pozwolą przemycić przez, przez granicę. No, rzecznik Rady Bezpieczeństwa pytany natychmiast o to, powiedział, że list nie miał być groźbą, tak? list miał po prostu powtórzyć poczucie pilności, które odczuwamy, powagę, z jaką traktuje potrzebę zwiększenia, drastycznego zwiększenia pomocy humanitarnej. To jest to, co możesz zrobić swoim sojusznikiem. Nie jest to pierwszy raz, kiedy to zrobiliśmy. Przekazaliśmy to państwu Bożemu w Palestynie, ale mamy nadzieję, że nie będziemy musieli tego powtarzać. Wiecie państwo, ja tak słucham tego Kirbiego, a cały czas, przepraszam, taką dygresję wyobrażam sobie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, taki no, ci, którzy pamiętają, to pamiętają, niektórzy nie oglądali, no ale jak nie oglądali, to warto, żeby zobaczyli. No, państwo pamiętacie w Potopie, jak przybywa, przybywają przedstawiciele Hanna i, ma, i przekazują właśnie Janowi Kazimierzowi tam swoje tam listy, no i później ten właśnie Aga, który ma być, ma być podległy Kmicicowi. Więc no mniej więcej w takiej pozycji dużo lepiej by to brzmiało moim zdaniem, jak on tam składał ten hołd Janowi Kazimierzowi niż tak głupio wyglądał, bo treści jak gdyby i formę się rozjeżdżają w tym przypadku. No dobrze, w każdym razie, tutaj Miller powiedział, ale nie nasz Miller, to tamten Miller. Żaden z naszych Millerów to jest tamten amerykański Miller. Powiedział, że należy dać im trochę czasu na rozwiązanie różnych problemów i znalezienie sposobów na przywrócenie poziomu dostępu ciężarówek, żywności, wody i leków do akceptowalnego poziomu. No, moim zdaniem, nie, nie wysyłają, bo nie mają tych obliczeń. No. To jest tak, że amerykańskie tutaj właśnie pytani specjaliści, już amerykańscy od prawa również wewnętrznego, międzynarodowego, wskazują, że przepisy amerykańskie obejmujące ustawę o kontroli eksportu broni oraz ustawę o pomocy zagranicznej mówią wyraźnie, że władza wykonawcza może przekazywać broń tylko tym narodom, które używają tej broni zgodnie z prawem wojennym. No, więc tutaj się w żaden sposób nie kwalifikuje. Kartą Narodów Zjednoczonych, Karta Narodów Zjednoczonych oraz ustawa o pomocy zagranicznej zabraniają amerykańskiej pomocy wojskowej dla krajów, które ograniczają dostarczanie amerykańskiej pomocy humanitarnej. Tutaj to, co zresztą widzimy, jest to właśnie jeden ze specjalistów powiedział do prasy amerykańskiej, kulminacja frustracji całej administracji z powodu sposobu, w jaki państwo położone w Palestynie prowadzi tą swoją kampanię w strefie opatrunku. No, generalnie to jest tak, że jeśli chodzi o to, jaka będzie reakcja, reakcja państwa położonego w Palestynie, no to analitycy amerykańscy, ale ewidentnie rzymscy, mówią, że tutaj jest bardzo sceptyczni są wszyscy co do w ogóle tego, że Jahunatan zaszczyci chociażby komentarzem już w tej chwili tego typu pogróżki, tak? Jeżeli, znaczy powiedziano, że jeżeli, że jeżeli Biały Dom rzeczywiście chce, żeby zostać posłu, że mają być posłuchani, to muszą to sformułować zupełnie inaczej. A co więcej, trzeba, wiecie Państwo, to jest, ja Państwu powiem tak, że z punktu widzenia polityki wewnętrznej amerykańskiej, no to jest tak, to nie jest akurat tylko dla Stanów Zjednoczonych charakterystyczne, ale tutaj akurat szczególnie w tym momencie. To nie jest problemem, jak gdyby to, co robi państwo położone w Palestynie z Palestyńczykami. Tak? Znaczy, amerykańska opinia publiczna, za wyjątkiem no, muzułmanów oraz, oraz lewicy, w tym lewicy rzymskiej, żeby nie było wątpliwości, która tam jest bardzo aktywna akurat tej kwestii, generalnie ma to gdzieś. Znaczy, nie zwraca uwagi na takie kwestie jak tam jakieś konflikty, jakieś tam masakry, coś takiego. Natomiast to, na co na pewno zwróci uwagę, i to jest właśnie kluch chyba tego problemu, jest to, że amerykańska administracja żąda czegoś albo to jest tak przedstawiane, po czym jest po prostu absolutnie, całkowicie, totalnie, par excellence, zlewana przez drugą stronę, czyli upokarzana publicznie po raz już 50 czy 60, gdzie Amerykanie jednak są przywiązani do tej wizji, że są mocarstwem. I w ten sposób ludzie, którzy nie głosują normalnie, nie głosowaliby normalnie na, na przykład na Trumpa, bo uznają go, że Ben Świr i oni nadają mniej więcej na tej samej częstotliwości czasami, ale z drugiej strony myślą sobie, kurczę, to my mamy mieć kolejne pięć lat takich upokorzeń, no za chwilę, prawda, jakaś tam, nie wiem, rwanda przyjdzie i zażąda od nas oddania Florydy, i my im oddamy na przykład czy coś takiego. No, to jest już tak daleko posunięta niezdolność administracji amerykańskiej do przeprowadzenia jakiegokolwiek projektu międzynarodowego, bo po prostu wszyscy cały świat się z nich śmieje i co gorsza, śmieje się publicznie. Bo gdyby w ogóle nie było tych żądań, prawda? Biały dom by coś tam, powiedzmy, zakulisował, coś, coś opowiadał albo w ogóle się nie odzywał, to nie miałoby to wpływu. Natomiast każdy tego typu właśnie każdy tego typu działanie, gdzie publicznie Amerykanie się czegoś domagają, a potem są całkowicie ignorowani albo wręcz wyśmiewani przez państwo położone w Palestynie ze szczególnym uwzględnieniem Yahu no to jest po prostu cios za każdym razem w wiarygodność, tą wizję mocarstwową. No i to jest tak jak, no niestety żadne mocarstwo sobie na to nie może pozwolić, bo jeżeli przecież świat to widzi, prawda, wszyscy to widzą, Iran widzi, Korea Północna widzi, Rosjanie widzą, no cieszą się, znaczy ja prawdę że rzeczywiście na miejscu Smutina wolałbym Kamalę Harris, bo w takiej sytuacji, jeżeli tak będzie to wyglądało dalej, to to będzie po bardzo słabej pre prezydenturze jeszcze słabsza prezydentura, przynajmniej z punktu widzenia. E, Powiedzmy mocarstwowości Stanów Zjednoczonych. A pamiętajmy, że również nasze bezpieczeństwo opiera się między innymi na tym, że jednak ta zasada odstraszania, prawda, i mocnego partnera w Sojuszu Północnoatlantyckim, który jest w stanie wygrać wojnę z każdym i jest w stanie wymóc na każdym dowolne ustępstwa ze względu chociażby na siłę którą dysponuje, no to to jest coś, co gwarantuje również bezpieczeństwo Europie, Polsce i tak dalej, prawda? W momencie, kiedy wszyscy się zorientują, że król jest nagi, prawda, że jest to papierowy tygrys, że nic nie może, lub też niewiele, no to to się kończy mocarstwowość, tak? To wtedy trzeba będzie, rzeczywiście stany zostaną zmuszone do tego, żeby wojnami udowadniać, że jeszcze mają jakąś siłę i są w stanie cokolwiek zrobić na, na świecie. No dobrze Państwo, to tak tytułem pewnej dygresji, więc a propos właśnie kampanii przechodzimy do tematu drugiego, temat drugi opisywany właśnie, ja sobie zrobiłem taką prasówkę dzisiaj rano, chciałem zobaczyć, co tam w Stanach Zjednoczonych piszczy, Brzęczy, buczy i gwizdze. Otóż mamy jednoznacznie wszyscy komentatorzy, jak jeden mąż twierdzą, że dochodzi do dużego zaostrzenia kampanii wyborczej, tak? Że ta kampania wyborcza, która do tej pory była, no, no, zaczyna się wyciąganie różnych rzeczy oczywiście, ale przede wszystkim ta kampania już przestaje być, ponieważ no, musicie Państwo pamiętać, że bez względu na to, jakie sondaże zobaczycie, to mamy, e, jak gdyby, obraz jest mniej więcej taki. We wszystkich tych miejscach, we wszystkich tych miejscach, w których e, mogłoby ewentualnie, potencjalnie dojść do jakiejś e, zmiany, e, cały czas e, bitwa jest nierozstrzygnięta to cały czas jest wszystko w granicach błędu badawczego. Mamy pewne trendy tylko, prawda, na przykład wznosi się w tej chwili, czy na przykład Kamali się nie wznosi, prawda, wznosi się Trumpowi na przykład w dwóch kolejnych czy trzech kolejnych badaniach, ale to wcale nie znaczy, że, to, że on wygrywa w takim stanie. Tak samo zresztą z Kamalą, więc ta bitwa będzie niestety nierozstrzygnięta do ostatniej chwili, a w związku z tym... Sztaby, że tak powiem, które już wystrzelały się w dużej mierze z merytorycznych różnych elementów tej kampanii, no zaczynają, jak to ładnie mówi, mówią, jechać po bandzie. No i teraz prasa sobie dzisiaj uwzięła się akurat na Trumpa, więc pojeździmy dzisiaj po Trumpie. Ja od razu powiem, że ja też posłuchałem sobie tej Kamali Harris, jak ona występuje bez promptera. No i powiem tak, jeżeli przez ona wygra to tylko jedyną największą troską największą troską całej tej jego, powiedzmy przyszłej administracji ona powinnać specjalne ministerstwo zrobić do spraw noszenia przed nią promptera. Znaczy jeżeli, jeżeli będzie mówiła z promptera i ktoś jej będzie pisał co ma mówić, moim zdaniem będzie to świetna, świetna prezydentura. Jak to jest, jak prompter wysiądzie albo zapomną go zabrać to będzie tragedia, więc nawet jak będzie tam, nie wiem, rozmowy później na najwyższym szczeblu, zawsze tych dwóch gdzieś ludzi, z, nawet tak na barkach, mając ten właśnie teleprompter, żeby ona miała z czego czytać, jak nie będzie miała katastrofa. No dobrze, ale wróćmy do, wróćmy do. No i właśnie, oczywiście, na tym prompterze, tak co drugie, tylko pamiętaj, nie chichocz, pamiętaj, tylko się nie roześmień, tylko tak spokojnie, nie, nie, nie chichoczemy, tak? Jak to będzie miało też wyświetlane, to już będzie super. Natomiast jeśli chodzi o teraz o teraz, jeśli chodzi w ogóle o teraz to, 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 co się dzieje w tej kampanii, no to teraz mamy Trumpa, który Trump też zaczął jeździć bardzo mocno już po bandzie. Znaczy te takie przytyki osobiste stały się praktycznie permanentne. Najpierw, no po pierwsze, jeśli chodzi o te no, o te egzaminy takie poznawcze, no bo oni się teraz... No bo Joe Biden, znaczy, wiecie Państwo, one miałyby jakikolwiek sens, gdyby nie to, że Bidenowi też wystawili, że on jak gdyby. Jest w pełni sił umysłowych i, jak gdyby, jest w pełni sprawny, więc jak on jest w pełni sprawny, to krótka, krótka nieheblowana deska jest równie sprawna, więc no, no, znaczy to, są, to jest trochę cyrkiem, tak? znaczy, ponieważ te badania nie są jakoś zobiektywizowane, więc każdy sobie może tam napisać co, co, co chce, prawda? że nie wiem, napisze sobie Trump, że jest w ciąży i, i co. Tak ma napisane, prawda? Więc to jest prawda. Więc to jest w ogóle niewiarygodne. Nie, nie, nie no ale w każdym razie teraz jest właśnie chwalenie się tymi, tymi, tymi badaniami. Więc Trump właśnie pochwalił się, że zdał egzaminy poznawcze, prawda? Czyli na zasadzie, ile ja mam tu palców, prawda? I tak dalej. Jak się pan nazywa? Wie pan, gdzie pan jest mniej więcej? W którym szpitalu? No, no dobra, no to zdał pan. No, natomiast bo Kamala tam za, 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 po prostu opublikowała całe swoje badania. W związku, żeby pokazać właśnie, że ona jest zdrowiutka jak aniołek, a tamten to już jest w zasadzie tak, że tam niedaleko mu do, 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 do Bidena. Więc teraz on znowu ją zaatakował, że, że właśnie nazwał alergię Harris, że jest to niebezpieczna sytuacja. Potem zaatakował, więc. Ja Państwu od razu powiem, że. Są dwie teorie dotyczące tego, jak Trump w tej chwili prowadzi tę swoją kampanię, to żebyście Państwo też wiedzieli. Jedna teoria mówi o tym, że on, no on się też odkleja trochę od rzeczywistości. tak? To jest starszy facet, który też dla niego to jest mocny, to jest duży stres ta cała kampania i że on też zaczyna może trochę bajdonić w tej, w tej, w tej kampanii. Ale z drugiej strony, wielu twierdzi, że pomimo tego, że ten jego styl i te jego połajanki, te jego teksty wywołują, no rzeczywiście, furię, wściekłość ze strony demokratów, i oni go tam właśnie bardzo mocno za to atakują, ale z drugiej strony, no niektórzy mówią, no dobrze, ale właśnie te jego właśnie połajanki, te jego tam teksty, te jego, jak mówią, fake newsy i tak dalej, spowodowały, że jak na razie on jest. Ma duże szanse zostania prezydentem, a w związku z tym, dlaczego miałby z tego rezygnować, jeżeli co najmniej połowie e, wyborców podoba się dokładnie taki styl? Oni go za to nie ganią, to ganią go za to przeciwnicy. No, więc tutaj powiedział te, jeszcze, no właśnie, e, Trump powiedział, że e, no właśnie, to czego nie powiedział. Po pierwsze, on unika sformułowania, czy poprze pokojowe przekazanie władzy po wyborach. To jest coś, no bo to jest nawiązanie do tego poprzedniego, prawda, powstania, zdobycia kapitolu. E, co więcej, miał taki właśnie bardzo niezwykłe spotkanie w ratuszu, prawda, w które zaczęło się jakieś odpowiedzi na przyjazne pytania, skończyło się jakimś jego kołysaniem i podskakiwałem niem w rytm muzyki przez prawie 40 minut. No ale znowu, to się jego wyborcom może podobać, więc trzeba pamiętać, że to nie jest dla nas komunikat, prawda, szczególnie nie dla obserwatorów zagranicznych, tylko dla ludzi, którzy na niego głosują. Być może więcej właśnie zagłosuje, jak on będzie robił coś takiego. Wskazuje się, że ta jego właśnie kampania jest delikatnie mówiąc nieortodoksyjna, jest bardzo swobodna, że on kieruje groźby i obelgi do bardzo różnych osób i instytucji. Co więcej, on rozpoczął taką bardzo no właśnie, nie do końca zrozumiałą również dla analityków podróż do tych, do tych stanów, które są tradycyjnie demokratyczne, gdzie w zasadzie szanse na to, żeby on cokolwiek ugrał, tam są niewielkie. Oczywiście niektórzy mówią, to może chodzić o wybory, prawda, już parlamentarne, a nie, a nie prezydenckie, no ale. Tak czy inaczej, to jest trochę strata czasu w tej chwili, przynajmniej w czasie kampanii prezydenckiej. Ostatnio zorganizował na przykład wiec w bezpiecznej znowu Kalifornii demokratycznej, gdzie zasugerował, że Coś na temat oberwania pięściami. Potem w Kolorado opowiadał o wenezuelskich gangach przejmujących budynki mieszkalne. Potem nazwał niektórych Amerykanów, którzy są wrogami wewnętrznymi. To tak jak w czasach prawda, co więcej, przeciwko, przeciwko wrogom wewnętrznym powiedział, że wyśle wojska. Więc no, to są takie właśnie wybrane kwiatki. No i znowu, to się może podobać jego zwolennikom. No i teraz jest ten właśnie moment kluczowy, że, że, ci, że Republikanie, jego zwolennicy w dużej mierze uważają, że on powinien się koncentrować na tych właśnie kwestiach, które są dla niego mocne, m.in. gospodarka, gdzie Kamala jak na razie odmówiła w ogóle wywiadu na tematy gospodarcze. Zdaje się ona tam specjalnie za dużo do powiedzenia na ten temat nie ma, a już szczególnie w takim wywiadzie, gdzie nie byłoby promptera, to może nie mieć nic do powiedzenia, więc no, demokraci zdają sobie sprawę też z tego, że ona nie powinna tutaj występować, natomiast on, który powinien występować, on tego nie robi. To znaczy właśnie, że on więcej czasu, i to właśnie jest krytyka ze strony republikanów, że właśnie takie różne jego obsesje, prawda, wybryki czy, czy te właśnie wspominki przeszłości, on na to, na to poświęca 90% uwagi, natomiast za mało właśnie na te kwestie, które są jego ewidentnymi przewagami. E Trump natomiast zbudował bardzo znaczną i bardzo lojalną bazę zwolenników. W tej chwili 3 milionerów, w sumie miliarderów, w sumie przekazało mu ponad 200 milionów dolarów. To jest poważna suma i to rzeczywiście może też pomóc mu na pewno w, w kampanii. Wskazuje się, że wyścig jest wyrównany. Natomiast ten impet Harris, który też już mówiłem Państwu dawno, ale to jest jeszcze powtarzane, który właśnie się pojawił po tym, kiedy odsunięto Bidena i wtedy prawda, była taka mobilizacja ze strony demokratów, to już opadło, znaczy tego już nie ma. Co więcej, coraz, coraz większa nerwowość jest również wśród demokratów, ponieważ sondaże, pomimo tych wszystkich, no wydawałoby się, znaczy wydawałoby się. Błędów, które pokazują. To nie są błędy właściwie. To jest tak. Tego, co prasa i tego, co analitycy przedstawiają, jako zasadnicze błędy kampanii Trumpa. O, to będzie chyba najbardziej precyzyjna odpowiedź. Więc pomimo tego, Trump nawiązał walkę praktycznie we wszystkich tych miejscach, które były wcześniej, pojawiały się na niebiesko, prawda, jako te, w których Harris miała przewagę nawet 3-4 punktową. W tej chwili tego nie ma, znaczy, w tej chwili mamy tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na te rozmaite sondaże, mniej więcej na równo, i nie wiadomo, które z tych, znaczy, nie wiadomo któ która z tych osób jest niedoszacowana. Co więcej, jeśli chodzi natomiast o taką taktykę, no to właśnie tą połajankową, no bo tu już nie ma nic wspólnego jakoś merytoryką, no i to sztab Harris skoncentrował się w tej chwili, żeby pokazywać Trumpa jako postać niebezpieczną, jako osobę, która jest antydemokratyczna, jako osoba, która grozi więzieniem przeciwników, no i że może wykorzystać wojsko do atakowania krytyków. Wbrew pozorom, to co działa negatywnie, czy może negatywnie działać na, na wyborców Harris, to jest to, że stacje telewizyjne przestały transmitować wystąpienia Trumpa. W związku z tym są tylko pokazywane fragmenty, ponieważ on tam się często jeździ, prawda? No tam popełnia różne błędy i tak dalej, więc teraz tak naprawdę kampania Harris musi jakby no. Wychwytywać te błędy, prawda, i publikować je w czasie, który mógłby zostać w jakiś inny sposób wykorzystany. Więc to nie jest tak naprawdę najlepsza, akurat najlepsza rzecz. No, kto, ci, którzy zablokowali, prawda, te wiece twierdzili pewnie albo sobie myśleli, że myśleli, że w ten sposób pomogą Harris, moim zdaniem wręcz przeciwnie. Co więcej, no Biden właśnie próbuje przedstawić Trumpa jako zagrożenie dla demokracji, ale to nie zadziałało. Znaczy to nie, więc od razu właśnie to też wskazują specjaliści, że to jest kolejny błąd, bo jeżeli Biden to próbował robić na początku i to nie zadziałało, w związku z tym powtórzenie tej samej taktyki przez Harris pewnie też nie zadziała. Znaczy te wszystkie komunikaty mogą być prawdziwe, ale one są niewiarygodne, znaczy tak, na pewno zwolenników Trumpa nie odciągną, niezdecydowanych też jak się okazuje nie przekonują. Tutaj jest też tak, że właśnie wielu tych specjalistów od Harris twierdzi, że od właśnie momentu, kiedy sieci informacyjne przestały transmitować na żywo wiece, to właśnie sztab Harris wziął na siebie odpowiedzialność za pokazywanie tych scen, prawda, gdzie on tam w czymś tam leci, prawda, coś tam mówi takiego, co by zdaniem demokratów jego kompromituje. No i generalnie właśnie to jest ta teza, żeby go pokazywać, że on jest coraz bardziej niestabilny, niezrównoważony, że... Że no właśnie, że on nie tyle jest. To jest bardzo trudne, bo oni go próbują pokazać, że on nie jest silnym człowiekiem, tylko człowiekiem niezrównoważonym. A w związku z tym ta jego siła to nie jest siła powiedzmy przywódcy, tylko to jest siła powiedzmy jakiegoś tam psychopaty. No ale to jest strasznie trudne do zrobienia, więc nie sądzę, żeby, żeby to się po prostu w łatwy sposób udało, bo te jego słowa można na różne sposoby interpretować i to co dla demokratów jest oczywiste, dla republikanów jest oczywiste tylko w drugą stronę, tak? O tak można powiedzieć, że to jest tak, że z jednej strony właśnie, z jednej strony mówi się o tym, że to on jest nieortodoksyjny, a z drugiej strony on mówi o nadziejach, marzeniach Amerykanów i przede wszystkim punktuje permanentnie te straszne niepowodzenia Harris, zarówno w, znaczy Harris Bidena, zarówno w polityce wewnętrznej, prawda migracyjnej, już o zagranicznej nawet nie ma co wspominać. No to jest tak, że to, czy Trump, Trump już nie powiedział, czy tym razem pozwoli na pokojowe przekazanie władzy, to znaczy, czy nie będzie, krótko mówiąc, powtórki z 2021 roku. Tym bardziej że Trump twierdzi, że tam się wtedy nic absolutnie nie stało. Co więcej, właśnie był, właśnie wtedy, kiedy go zaczął pytać rozmówca, prawda, to akurat naczelny Bloomberg News, no to on właśnie zaatakował tego właśnie naczelnego Bloomberga, mówiąc, że właśnie, że to jest, on jest jego przeciwnikiem, a w związku z tym jest wobec niego stronniczy. Co więcej, jeśli chodzi o, tą re, o tę, re, tę retorykę antyimigracyjną, to jest akurat ta, która działa na korzyść Trumpa bardzo mocno, to on już go jeszcze bardziej ją zaostrzył, akurat w Atlancie na wiecu, powiedział, to jest inwazja po prostu sił zbrojnych. Powiedział, że kiedy ciemnoszary Amerykanin lub Latynos, a wiecie jak dobrze mi tam idzie, który głosuje na Kamale, musi mieć zbadaną głowę. Wcześniej mówił, mówił to samo o Rzymianach, którzy jeżeli głosują na Harris, to muszą mieć zbadane głowy, więc mamy po prostu, per, będzie duży zakup tych rezonansów magnetycznych na, tych, na, na, na po, po wyborach, prawda? No dobrze, w każdym razie co jeszcze się, co jeszcze się pojawiło nowego? Otóż zaatakował również Zaatakował również inne osoby, które popierają Harris, m.in. Hubi Goldberg, Rexanne Hostina, i tak dalej. Co więcej, on w zeszłym tygodniu gdzieś tam opowiadał, że być może był, że był w strefie opatrunku, ale to było tak jakoś zasugerowane, i tutaj nie pociągnięto tego tematu. No właśnie. Co więcej, Trump, jeśli chodzi o właśnie tą bazę jego entuzjastycznych zwolenników i mediów, nieduża liczba mediów jest z nim powiązana, to one oczywiście przedstawiały go w bardziej przychylnym świetle. Tutaj, jeśli chodzi o w ogóle. Media, no to tak, 70% jest antytrampowskich. To też trzeba pamiętać, może nawet więcej. W każdym razie te, te mainstreamowe nie kryją zresztą tego resentymentu, więc, te, te, więc to też trzeba brać pod uwagę przy tym, co do nas dociera, prawda, jako ten filtr kampanijny. Natomiast, no właśnie, na przykład jego kampania, również, na przykład, to jest taka ciekawostka, że pojawia się w takich. 39, no Totalnie demokratycznych Stanach, no na przykład w Nowym Jorku, gdzie generalnie wydawałoby się, że nie ma żadnej szansy w ogóle, chyba że będzie próbował pomagać Republikanom, prawda, w okresie, w ten, to, tych kandydatom do Kongresu, no ale to jest strata czasu w czasie kampanii wyborczej, więc nie wiadomo do końca właści właściwie, dlaczego to robi. I to ma właśnie sugerować, że być może tam ta jego kampania nie jest tak przemyślana. To znaczy, że to, że jemu pozwolili, żeby był Trumpem, bo to bycie naturalne, bycie Trumpem tak naprawdę doprowadziło go tu, gdzie jest, prawda? Czyli to jest bardzo obiektywne. A z drugiej strony są takie działania, które zdają się być. Całkowicie niezrozumiałe. I teraz powstaje pytanie, po co? Czy jest to element jakiejś szerszej strategii, czy to po prostu jest właśnie to, że Trump jest sobą, a w związku z tym stwierdził, że pojedzie do demokratów, do ich stanu i tam nagada i może przekona właśnie do siebie. Także mamy tak, zaostrzenie, reasumując, zaostrzenie retoryki, ataki osobiste. Z jednej strony Trump no, uderza prawda, we wszystko, co się da, jeśli chodzi o Harris i Bidena, oraz atakuje osoby, które gdzieś tam wspierają ich publicznie, natomiast z drugiej strony Harris próbuje razem z tym całym sztabem, próbują przekonywać, że Trump nie jest mocnym człowiekiem, tylko jest człowiekiem po prostu niezrównoważonym, który jest niebezpieczny, jeżeli odda się, mu władzę. Moim zdaniem nie zadziała. To znaczy, moim zdaniem, właśnie te wszystkie działania, które pokazują, że Harris, tak samo jak Biden, będzie prezydentem słabym. I takie będzie, taka będzie percepcja ludzi, to wszystkie te właśnie teksty, nawet że on tam wyśle armię, prawda, żeby, żeby sobie z tą nielegalną migracją poradzić, prawda, i będzie walczył z wrogami wewnętrznymi i tak dalej, cały czas to się moim zdaniem wpisuje we, w taki wzorzec, wpisuje się w taki obraz mocnego prezydenta, prawda. No a państwo, które jest jeszcze upokarzane co chwila na arenie międzynarodowej, już nie mówiąc o problemach wewnętrznych, że jest niby supermocarstwem, największe państwo na świecie, najbogatsze państwo na świecie, a pomimo tego ma takie problemy, ludzie tego nie rozumieją. Ludzie zrozumieją właśnie prosty język Trumpa, proszę bardzo, zrobię, żeby ta Ameryka była znowu wielka, prawda, mocna i tak dalej. Obecna ekipa absolutnie tego nie gwarantuje. Tyle komunikatów moim zdaniem, że moim zdaniem to się niestety Kamali nie uda. Znaczy im by się, znaczy, Oni popełnili już tyle błędów, że w zasadzie, znaczy oczywiście, od razu mówię, nie wiadomo kto wygra, tak? Żeby tutaj nie było wątpliwości, bo za każdym razem, kiedy ja mówię, jak mówię coś niedobrze o Trumpie, to ludzie mówią, że jestem pro-Kamalowski, natomiast jak mówię coś o Kamali, no to jestem prawda, pro trumpistowskim prawakiem, bo ludzie też nie potrafią sobie, nie wiem, zrozumieć, że można po prostu opowiadać o tym, jak wygląda rzeczywistość, nie będąc hunwejbinem którejkolwiek ze stron. Natomiast wydaje mi się, że no, to, co w tej chwili obserwujemy, to jest pewne zagubienie całkowite Kamali, i to, że Trump tą swoją, właśnie retoryką tych wszystkich połajanek raczej zyskuje, a nie traci. Że jak gdyby Kamala niespecjalnie ma pomysł, jak tego Trumpa jeszcze ugryźć, tak, żeby mu rzeczywiście zachwiać tymi sondażami. Wszystkie te rzeczy, które się działy, zamachy, niezamachy, te wszystkie tam procesowe sprawy, to wszystko, jak wskazują, jak wskazują liczni analitycy, którzy już tam siedzą, prawda, przy tych szczegółowych wynikach badań, to były tylko takie chwilowe zachwiania, prawda. Tam skoczyło komuś i opadło znowu do tego stanu, praktycznie, który był wcześniej. Ja przypuszczam, że, ale to jest tylko moje przypuszczenie, że sondażami rzeczywiście może zachwiać jakieś duże wydarzenie, na przykład międzynarodowe. Na przykład, nie wiem, użycie broni nuklearnej przez Rosjan na Ukrainie. Gdyby Putin miał taką fantazję, moim zdaniem nie będzie miał. No ale jakby co to, to by zachwiało na pewno. To, to by spowodowało wielki zamęt, jak gdyby w polityce amerykańskiej. Ale notabene pompujący, moim zdaniem, Trumpa. Druga możliwość, właśnie atak Chin na Tajwan. Trzecia, wielka wojna, którą rozpętają za chwileczkę nam znowu Rzymianie. Regionalna, prawda, tam atak na te, na, te na te instalacje nuklearne i tak dalej, czyli coś, i, i duża odpowiedź na przykład ze strony Iranu, czyli wielka eskalacja tam i wtedy konieczność, jak gdyby, pozycjonowania się głównych sił wokół tego, czyli krótko mówiąc, pokazanie. Stany Zjednoczone są nadal mocarstwem, czy są e, no, chłopcem na posyłki, prawda, i skarbonką na przykład Natana to coś takiego może później spowodować, że te 1-2 punkty procentowe gdzieś tam się przesuną nam, bo ludzie stwierdzą, dobra, chcemy mieć na przykład mocnego prezydenta, dosyć już tego prowadzenia polityki na kolanach, tak? Zresztą my to rozumiemy, prawda, w Polsce pewnie Polacy akurat ostatnią rzeczą, na którą, którą lubią, to to, że, że ktoś prowadzi prawda, tą politykę z, e, z pozycji, to nie jest nawet na kolanach, to byłoby tak bardziej po chrześcijańsku, ja mówię takiej właśnie e, rapsko-dalekowschodniej, e, gdzie tam się tym czołem uderza prawda, przed władcą absolutnym. No dobrze, proszę Państwa, kończymy, kończymy tutaj te dywagacje amerykańskie. Będziemy na pewno do tego wracać, zobaczymy, szczególnie przy, jeżeli dojdzie do jakichś tam większych zawirowań. Na razie pogłębiająca się polaryzacja, coraz, bardziej, coraz mniej merytoryczny język kampanii i nie wiadomo teraz, kogo on tak naprawdę karmi. Czy Harris, czy Trumpa? Będziemy widzieli w ciągu tygodnia przy okazji nowych sondażach zadziałało, nie zadziałało. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat trzeci. Otóż, no właśnie, zupełnie gdzieś tam poza mainstreamem funkcjonujący. Otóż Stany Zjednoczone i Wielka Brytania drugi dzień z rzędu bombardują Jemen. Otóż samoloty Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przeprowadziły ataki powietrzne na cele Ansarallach w zachodniej części Jemenu, głównie w okolicach portu Hodeida. To jest druga fala nalotów w ciągu 24 godzin. Prowadzony przez Houthi, zresztą oglądany przeze mnie kanał Al Masirah, poinformował, że amerykańskie samoloty przeprowadziły cztery ataki na cele w rejonie al-Luhaya w Hodeidzie, ale nie podały żadnych dodatkowych informacji o miejscach ataku ani o zniszczeniach czy też ofiarach. Właśnie oni w przeciwieństwie już mówiłem, w przeciwieństwie do Rzymian, atakują cele wojskowe, które no, nie wyglądają spektakularnie, jeżeli to są jakieś tam radary, prawda, czy miejsca, czy, czy wyrzutnie. No, dopóki, dopóki się nie trafi w skład amunicji albo, albo w składy paliwa, to. Szczególnie, jeżeli z daleka ktoś robi zdjęcia komórką, bo to tylko takie się tam pojawiają, to po prostu nic nie widać. Co więcej, jeszcze w poniedziałek Houthi informowali, że samoloty amerykańskie i brytyjskie zaatakowały dzielnicę al Salif w Hodeidzie, ale również nie podano informacji o celach. Centcom, prawda, czyli dowództwo centralne USA w kampanii przeciwko Houthi zwykle informuje, że jego siły atakują wyrzutnie dronów i rakiet, obiekty magazynowe, a także wypełnione materiałami wybuchowymi łodzie, znaczy drony, te morskie drony, rakiety, e ewentualnie jeszcze drony przygotowane do zaatakowania gdzieś tam, najczęściej na szlakach żeglugowych. Największa fala do tej pory bombardowania amerykańskich miała miejsce 4 października, wtedy przeprowadzono 15, Ataków na cele Huti w różnych lokalizacjach. Wtedy, to już według danych Huti zaatakowano Sane, Damar, Hodeidę i al Albajdę. Mieszkańcy zgłaszali właśnie informacje o gęstym dymie i eksplozjach nad bazami wojskowymi na wybranych obszarach. No ale znowu, pamiętajmy, te bazy były przez prawie 10 lat codziennie bombardowane, z, no, z niewielkim skutkiem, jak widzimy. Houthi, przypomnijmy, wystrzelili już do tej pory setki pocisków balistycznych, nawet już w tej chwili chyba statystyk nikt nie prowadzi, również dronów i bezzałogowych łodzi, w międzynarodowe szlaki handlowe oraz okręty marynarki wojennej na Morzu Czerwonym i no przede wszystkim na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej przejęli jeden statek handlowy z załogą, zatopili dwa kolejne. Generalnie Houthi oczywiście twierdzą, że ich kampania ma na celu wyłanie presji na państwo położone w Palestynie, żeby zaprzestało działań wojskowych na terenie strefy opatrunku. Te ataki dronów Houthi na znowu na miasta w państwie położonym na północ od Synaju wywołały dwie fale nalotów rzymskich na elektrownie, magazyny paliwa i porty w chodejdzie, czyli głównie na, na infrastrukturę cywilną, bo oni akurat tak lubią. Natomiast właśnie tego nie robią Amerykanie i Brytyjczycy, dlatego są tak mało spektakularne te ataki. Co jeszcze warto powiedzieć według różnych organizacji ochrony praw człowieka, Huti przeprowadziły czystki, łapanki w różnych miastach. Ale też trzeba pamiętać, że Hutti ujawnili wtedy spisek i taką rozbili dużą siatkę szpiegowską. Zresztą opublikowali imiona nazwiska oraz stopnie często jest to stopnie wojskowe, tych, których określili właśnie jako, jako zdrajców, że to byli osoby, które na przykład pracowały dla CIA jeszcze w czasach Salecha i na przykład odpowiadali za różnego rodzaju tam relacje z Amerykanami, później już po po ucieczce Saleha, prawda, śmierci Saleha, kiedy Huti przejęli praktycznie pełnię władzy w północnym Jemenie, to oni dalej kontynuowali swoją, swoją działalność i, i że te aresztowania były między innymi z tym związane. No warto powiedzieć, że w zeszłym tygodniu Amerykanie nałożyli sankcje na jemeńskiego polityka i magnata bankowego Hamida Abdullaha Husseina al-Ahmera oraz dziewięć jego firm za wspieranie humusu. Również jemeńska oficjalna organizacja prasowa Saba poinformowała, że Al-Alimi spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Jemenie, aby przejrzeć środki właśnie przeciwko jemeńskim firmom. Osobno jemeński oficer zginął w poniedziałek wieczorem w wyniku eksplozji podczas jazdy samochodem w południowej prowincji Jemenu, czyli w Szabrze, w ataku, do którego przyznała się Al-Kaida w Jemenie. Bo właśnie zapomin zapominamy jeszcze o jednej rzeczy. Generalnie to jest tak, że w że w Jemenie mamy jeszcze Al-Kaidę Półwyspu Arabskiego, czyli słynny ACAP, bardzo potężną organizację, która kiedyś, wtedy, kiedy jeszcze przez chwilę Amerykanie byli sojusznikami rządu jemeńskiego, to wtedy właśnie te drony amerykańskie tropiły, tropiły tą Al-Kaidę i ją tam bardzo intensywnie bombardowały. Od kiedy zabrakło Amerykanów, tak naprawdę ta Al-Kaida sobie swobodnie się odbudowuje i odbudowała, głównie w centralnym Jemenie, tak? Znaczy nie tam na Północy, gdzie są Houthi, prawda, nie na południu, gdzie są, te rady, gdzie są te rady południa dawnego, tylko właśnie głównie centralny i wschodni Jemen. Tam po prostu Al-Kaida funkcjonuje. Od razu powiem, że nieznana jest ani liczebność, ani, ani struktura organizacyjna aktualnej tej tamtejszej Al-Kaidy. To dopiero się dowiadujemy o takich rzeczach wtedy, kiedy przyprowadzą jakieś zamachy poza, poza terytorium Jemenu. Na razie odbudowuje się. Jest również państwo islamskie, tak samo, nieznana liczebność w tej chwili, nieznana siła. Wiadomo mniej więcej, w których regionach funkcjonuje, to tylko, tylko tyle wiadomo. No dobrze, proszę Państwa, po tych, teraz po Jemenie przynosimy się dalej. Otóż mamy, proszę Państwa, coraz bardziej prawdopodobną inwazję rzymską na Syrię. Otóż w tej chwili mamy informacje, potwierdzone oczywiście z granicy syryjsko-rzymskiej, właściwie dokładnie mówiąc między Syrią a okupowanymi wzgórzami Golan, że armia humanistyczna w tej chwili prowadzi, prowadzi akcje usuwania min i usuwania barier, które. Takich przeciwczołgowych, prawda i przeciwpiechotnych, które w tej chwili chroniły jak gdyby jego, jego granicę od strony syryjskiej, co ewidentnie jest już związane z przygotowywaną inwazją lądową. Posunięcie to sugeruje zresztą, że państwo położone w Palestynie po raz pierwszy może próbować uderzyć w Jabollach na wschód wzdłuż granicy z Libanem, jednocześnie tworząc taką strefę buforową, której, która po prostu może pomóc odsunąć jak gdyby groźbę ataku ze strony Golanu, ze strony czy Humusu, czy tej tak zwanej szeroko nazywanej osi oporu. Co prawda te źródła, które te źródła, które właśnie e, Rozmawiały również z Reutersem, bo tam Reuters wysłał swojego dziennikarza, twierdzą, że właśnie między innymi państwo położone w Palestynie, bo to pytano się syryjskich żołnierzy i również libańskich urzędników do spraw bezpieczeństwa. Otóż to wskazuje, że państwo położone w Palestynie przesunęło ogrodzenie oddzielające strefę zdemilitaryzowaną w kierunku strony syryjskiej oraz tworzy również więcej fortyfikacji z własnych na tym obszarze. Co więcej, w tej chwili działania militarne obejmujące naloty z okupowanych wzgórz Golan i ze strefy zdemilitaryzowanej mogą w tym momencie jeszcze bardziej jak gdyby, uderzyć w zdolności przede wszystkim tej osi oporu do ostrzeliwania z rakiet czy dronów tego północno-wschodniej części państwa położonego w Palestynie. To jest tak, że oprócz tego, właśnie, no, wi wiadomo, że mamy ten ostrzał Libanu, prawda, o tym, o tym to wszyscy wiemy, także nie ma sensu o tym powtarzać. Natomiast to jest tak, że jak Państwo widzicie mapę, mam nadzieję, że widzicie, to wygląda w ten sposób, że ten potencjalny atak rzymski mógłby być atakiem skierowanym na dwóch kierunkach. Pierwszy to jest w kierunku Dary, prawda, czyli, czyli w kierunku południa, gdzie notabene funkcjonują też oddziały cały czas rebelianckie, które na chwilę zawarły rozejm z, na, znaczy na chwilę, no, na parę lat, prawda, zawarły rozejm z armią Asada, ale są jej zdecydowanie niechętne, ale po drugie może też dojść, one są akurat też pro więc też nie wiadomo jak się zachowują, ale może również Dojść do ataku na, na północ, czyli najpierw na wschód, a potem na północ w kierunku Damaszku. Tym bardziej, że ta linia Ałami, prawda, ta, za którą się mają wycofać, za którą się mają wycofać Libańczycy, to jest dokładnie linia, która by, jest na samej wysokości Damaszku. I wtedy dojście na przykład do południowego Damaszku. Pamiętajmy, południowy Damaszek to jest znowu bastion szyicki, i bastion właśnie tych wszystkich szyickich milicji, również wsparcia dla Jabollachu, i tak dalej, mógłby doprowadzić rzeczywiście do takiego trwałego e, zapewnienia takiej strefy buforowej, znaczy takiej rzeczywistej, a nie tylko papierowej, że tam odsuwamy o 10 km i tyle, e, dla właśnie północnego, północnej części państwa położonego w Palestynie. E, co więcej. Jeden z pytanych syryjskich oficerów wywiadu powiedział, że państwo Pożne w Palestynie bardzo przyspieszyło prace, które sugerują właśnie prace lądowe, buldożery tam jeżdżą, i tak dalej, które sugerują przygotowanie po prostu ramp do już ataku lądowego. W międzyczasie przypomina się, że państwo położone w Palestynie nasiliło ataki na Syrię, w tym właśnie na stolicę oraz na granicę z Libanem. Co więcej, przypomina się, że i uwaga, to jest nowum to jeszcze nie funkcjonowało w obiegu. Ja Państwu opowiadałem o tym szczegółowo, o tych 17 bazach rosyjskich, które zostały nagle zwinięte. Otóż ci syryjscy, syryjscy oficerowie twierdzą, że jest to po prostu umowa, którą mają Rosjanie z państwem położonym w Palestynie. Nie? I to otwartym tekstem wręcz. Że po prostu zostały e, państwo pożne w Palestynie, poprosiło Rosjan, żeby się wycofali, żeby nie doszło do ich jakiegoś tam uszkodzenia w czasie spodziewanego ataku. No i Rosjanie po prostu powiedzieli: OK, czy tam da? I zwinęli się. I generalnie e, cały ten obszar, tak zwany zdemilitaryzowany, gdzie funkcjonowały wojska rosyjskie, jest w tej chwili wolny całkowicie od wojsk rosyjskich. Czyli mamy otwartą drogę i nikt nieraz gdyby nie stoi na drodze do ewentualnie do Damaszku, e, czyli w. No, to jest ten sam kierunek, który armia rzymska przyjęła w 1967 roku. To jest też tak, że syryjscy żołnierze, pytani właśnie przez dziennikarzy, twierdzą, że państwo położone w Palestynie buduje właśnie własne fortyfikacje w pobliżu Syrii, a z drugiej strony przesuwa ogrodzenie czyli likwiduje ogrodzenie oddzielające okupowane wzgórza Golan od tej strefy zdemilitaryzowanej. Co więcej, tutaj rzekomo państwo położone w Palestynie, ma na razie stworzyć strefę buforową w tej tzw. strefie zdemilitaryzowanej, natomiast Libańczycy twierdzą, że, że wojska tam kopią jakiś rów, ale po co ten rów, to już teraz nie wiadomo. Wiadomo w każdym razie, że te, że te akcje rozminowywania mogą spowodować, że Jabollak zostanie nagle zaatakowany. I okrążony tak naprawdę od strony syryjskiej, prawda? czyli od strony wschodniej. Jeśli chodzi o, o tą o misję, bo w strefie zdemilitaryzowanej jest również siedziba sił obserwacyjnych ONZ-u, których zadaniem jest nadzorowanie rozłączenia sił rzymskich i syryjskich po wojnie 73 roku. I rzeczywiście to są siły nie UNIFIL, tylko UNDOF się nazywają. I rzeczywiście rzecznik w Nowym Jorku, UNDOF, powiedział, że niedawno zaobserwowano prace budowlane prowadzone przez rzymskie siły zbrojne w pobliżu obszaru rozdzielenia, ale nie podano żadnych więcej szczegółów. No, Undow, zarówno UNDOF, właśnie pytany, jak i, jak i Syria, jak i Rosja byli pytani przez Reutersa, no dobrze to może byście skomentowali, nie komentują tego. Natomiast właśnie Rosjanie opuścili w tej chwili właśnie tą, ten punkt Talhara w Darze, ten właśnie ten punkt, który pozwala na obserwowanie tak naprawdę całego tego regionu i że jest, i że to wynika z bezpośredniego porozumienia między Putinem i Yahunataniem. Więc to jest ciekawostka. Natomiast to, czego, to, o czym wiadomo, armia syryjska nie rozmieściła żadnych dodatkowych jednostek w tych okolicach, co sugeruje, że po prostu nie, uznała, że jest za słaba na konfrontację z państwem położonym w Palestynie i po prostu pozwoli im wjechać na terytorium Syrii i zaatakować ewentualnie Jabollach od strony właśnie syryjskiej, prawda, czyli od strony wschodniej. Ciekawostka, po tego Państwo nie usłyszycie, więc teraz już właśnie usłyszeliście. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. To jeszcze nie kończymy z Bliskim Wschodem, to nie ma tak łatwo. Mamy otóż słynną rozmowę Macrona z Yahoo, Otóż i generalnie coraz bardziej rosnące napięcie między państwami europejskimi, ja mówię oczywiście o państwach nie wszystkich, bo niektóre są państwami, jak wiemy, bardzo rzymolubnymi, natomiast tutaj mamy niektóre państwa, przynajmniej takie, a już w tej chwili takie jak Włochy, Hiszpania, Francja, Irlandia. No i nieunijna Europej... znaczy nie, nie Norwegia, to są państwa, które w tej chwili coraz bardziej ostro wypowiadają się na temat wspólnej akcji, akcji być może sankcyjnej, wobec państwa położonego w Palestynie. Tutaj Macron już mocno zdenerwowany tym, że Jachunatan po raz kolejny odrzucił, odrzucił propozycję rozejmu oraz wyśmiał Organizację Narodów Zjednoczonych i zlekceważył ją jako taką. To Macron przypomniał Jachunatanowi i powiedział, że jakby nie było, państwo położenie w Palestynie zostało utworzone decyzją ONZ-u. Zatem należy tą organizację szanować. Zresztą jest to. Jest to jak najbardziej prawdziwe. No, gdyby nie ta decyzja, no ta idiotycznie wtedy przeprowadzona, bo jeżeli już ONZ pozwolił na utworzenie państwa rzymskiego w Palestynie, to konsekwentnie miało powstać również państwo arabskie. W związku z tym powinien dopilnować, żeby to państwo powstało, a ONZ się w tym momencie umył ręce. Więc no, już tak na, na marginesie. Więc, jak powiedział, że państwo rzymskie zyskało swoje istnienie dzięki wojnie z 1948 roku. No i oczywiście, że było budowane również przez uciekinierów z reżimu Vichy, prawda? wskazując oczywiście pośrednio na, na udział Francuzów w zagładzie. To jest oczywiście, Państwo, taki uniwersalny, uniwersalny, właśnie to, to, ta, ten argument ad Holokaustum jest najbardziej charakterystycznym właśnie do tego typu połajanek publicznych. No ale to jest tak, że oświadczenie odnosiło się do rezolucji przyjętej oczywiście w listopadzie 1947 roku, gdzie Zgromadzenie Ogólne zdecydowało się w sprawie podziału mandatu Palestyny na dwa odrębne państwa, czyli rzymskie i arabskie. To jest tak, że Macron właśnie powiedział, że dlatego nie jest to czas na ignorowanie decyzji ONZ. u Co więcej, Macron domaga się absolutnie zapewnienia bezpieczeństwa sił Unifilu. Tam Francuzi mają chyba ponad tysiąc żołnierzy w tym 10-tysięcznym kontyngencie. Natomiast, natomiast Yahunatan, Yahu Nathan absolutnie się, znaczy twierdzi, że mają po prostu się wojska Unifilu stamtąd wycofać. Co więcej powiedział też, ponieważ rozmawiali też przez telefon, więc Natan powiedział Macronowi, że jest przeciwny wyrażeniu zgody na jednostronne zawieszenie broni. E, powiedział, że też, że musi istnieć strefa buforowa wzdłuż północnej granicy Państwa położonego z Palestynie z Libanem, w której nie będzie żadnych żołnierzy Jabollachu zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa NZ 2006 roku. No ale z drugiej strony, zgodnie z tą samą rezolucją, e, Armia Humanistyczna miała się wycofać na granicę 1948 roku, czego też nie zrobiła. No więc, Jahunatan, według oświadczenia biura premiera, wyjaśnił Macronowi, że państwo położone z Palestyny nie zgodzi się na żadne porozumienie, które nie przewiduje i nie powstrzyma Lachu przed ponownym zbrojeniem się i przegrupowaniem. No, ale to jest to, dokładnie państwa, ten sam tekst, który dotyczył strefy opatrunku, co sugeruje, że państwo położone w Palestynie może mieć w agendzie po prostu zniszczenie Libanu, czyli doprowadzenie go mniej więcej do stanu strefy opatrunku. A przechodząc od tego, że już są w tej chwili agencje, które zaczynają sprzedawać działki na wchodzie jeszcze sprzedawać to nie, ale oferować działki w południowym Libanie, który ma być anektowany i przyłączony do państwa położonego w Palestynie. To tak na marginesie. No, przypomnijmy od razu dla tych, którzy pierwszy raz o tym słyszą, że państwo położone w Palestynie jest krytykowane masowo w związku z tym, że pięciu żołnierzy do tej pory sił Unifilu zostało rannych w wyniku agresywnych działań państwa położonego w Palestynie. Z drugiej strony te siły Unifilu są krytykowane przez państwo położone w Palestynie, że oto niewiele zrobiły, żeby utrzymać swój mandat trzymania uzbrojonych członków Jabollachu z dala od południowego Libanu, no, ale też niewiele zrobiły, żeby wyrzucić wojska rzymskie za linię 1948 roku, prawda, gdzie miały się wycofać. Jahunatan ponownie w poniedziałek wezwał siły pokojowe do opuszczenia obszarów w pobliżu granicy z państwem położonym w Palestynie. Odrzucił całkowicie i powiedział, że całkowicie fałszywe są twierdzenia, że siły rzymskie celowo zaatakowały Unifil. Czyli jak ta Merkawa sobie stanęła gdzieś tam przy, przy tej wieży strażniczej Unifilu, to po pierwsze absolutnie niecelowo w nią trafiła, bo tam Bocian przelatywał i chcieli go zdziałać ze Strzelić, no nie udało się, to trafili właśnie w wieżę, po tym wieża była agresywna, wulgarna, antyszamanistyczna, podeszła do tej Merkawy, kopnęła ją parę razy w gąsienicę, no to co Merkawa miała robić, no po prostu odwinęła się, prawda, i strzeliła w tą wieżę, aż tam obsypało z tych żołnierzy, którzy byli na wieży, spadli, no sami sobie winni, prawda, tym bardziej, że bardzo, ale to bardzo jabolnachowo wyglądali. Otóż, no, trzeba też przypomnieć, że jeżeli chodzi o to, dlaczego jest ta kampania, no to Państwo wiecie, ale ja tak za każdym razem przypominam, bo niektórzy później widzę, że zadają pytania, które, na które odpowiedziałem 50 razy, więc powiem 51. Przypomnijmy, że to Jabollach, a nie państwo położone w Palestynie zaatakowało, no właśnie, państwo położone w Palestynie, tak? Znaczy, Jabollach zaatakował jako pierwszy, utrzymywał przez cały ten czas e, e, ostrzał północnych terytoriów państwa położonego w Palestynie. Jak twierdził Szejk Nasrallah do niedawna, do niedawna lider, a obecnie podróżujący drogą w kierunku Jerozolimy, że oto jest to spowodowane koniecznością no, pomocy właśnie strefie opatrunku i że przerwą ten ostrzał, kiedy, kiedy, kiedy państwo położone w Palestynie wycofa się ze strefy opatrunku. Ponieważ państwo położone w Palestynie nie przerwie, nie, znaczy nie chce żadnego zawieszenia broni i nie wycofa się z strefy opatrunku, więc mamy ten ostrzał ze strony ze strony Jabollachu. No Jabollach, jak widzieliśmy, poniósł bardzo ciężkie straty w konfrontacji z regularną armią rzymską. Natomiast no, trochę pozbierał się w momencie, kiedy powrócono, jak gdyby do walki partyzanckiej. I w tych wszystkich miejscowościach, które teraz są powoli zajmowane przez, mówimy o tych granicznych miejscowościach, które są powoli zajmowane przez armię humanistyczną, no stawia bardzo, bardzo zaciekły opór. No ale to jest, tak jak mówię, no powrót do tego, czym Jabollak był, prawda? Czyli był zawsze organizacją partyzancką, zawsze organizacją, która się znakomicie czuła w tych różnych regionach umocnionych w południowym Libanie. Natomiast jako armia regularna, bo się tak, jako taka zaczęła przedstawiać, no to oczywiście została. Ta, ta, ta regularność jej została pokonana, prawda? Centra dowodzenia, liderzy, cała łączność praktycznie została sparaliżowana. No to, ale to już jest właśnie ta arogancja i przeświadczenie o tym, że jak mamy te dziesiątki tysięcy rakiet, to nas nie zaatakują, bo mamy dziesiątki tysięcy rakiet. No, zaatakują te dziesiątki tysięcy, żeby ich nie było dziesiątki, dziesiątków tysięcy, tylko pojedyncze tysiące. No dobrze, a kończymy sprawę połajanek Macron, Macron, no to cała ta sytuacja sugeruje, że być może zaczną zmieniać się, również zmieniać się zacznie percepcja państw europejskich, jeśli chodzi o ten konflikt, no ale to, żeby tak się stało, no to musiałoby się wydarzyć jeszcze jedna rzecz, czyli jakaś tam tragedia związana z Unifilem, do której zresztą to wiele prowadzi, bo państwo położone w Palestynie jest, zdaje mi się, zdeterminowane, żeby tych żołnierzy stamtąd wywołać, kurzyć w taki czy inny sposób. Być może zmontując jakąś prowokację, prawda, i udając, że tą, że merkawami teraz to jeździ Jabollach, prawda. No dobra. Kończymy ten temat. Proszę Państwa, jeszcze jeden temat miałem już palestyński, ja stwierdziłem, dobra, już dam spokój, bo już będzie za dużo. Natomiast mamy bardzo ciekawą informację z Turcji. Otóż, państwa, w, w tej chwili to właśnie niewojenną, tylko taką bardziej pozytywną, więc może coś z jakiejś wojny nareszcie wyplączemy na chwilę. Otóż rząd Ugandy podpisał umowę z turecką firmą Yapi Merkezi na budowę 272-kilometrowego odcinka linii kolejowej. To zostało oświadczone przez urzędników właśnie ugandyjskich. Koordynator projektu kolei standardowej SGR Ugandy, Perez Wamburu powiedział, że umowa dotyczy pierwszego odcinka planowanego z 1700 km linii kolejowej. Ten konkretny segment będzie kosztował równo 3 miliardy dolarów. Czyli za 3 miliardy dolarów Turcy budują kolej w Ugandzie. Budowa rozpocznie się już w listopadzie. Projekt ma zwiększyć wymianę handlową, obniżyć koszty transportu. I to powiedział stały sekretarz ministerstwa robót publicznych Ugandy, Bageya Wasiwa, podczas ceremonii podpisania umowy. E, tutaj, e, jeśli chodzi o właśnie był premier pre, wiceprezes Japi Merkezi e, powiedział to jeden z największych projektów podpisanych przez tureckich wykonawców za granicą. Natomiast We'a powiedział, że Uganda wykorzysta własne fundusze i kryty z organizacji e, międzynarodowych do sfinansowania projektu, którego ukończenie zajmie równo 2, e, przepraszam, 4 lata. Odcinek będzie przebiegał od stolicy Kampali do Malaby na granicy z Kenią, łącząc tak naprawdę no, Ugandę, która jest, która jest odizolowana od morza z siecią kolejową e, e, Kenii, a następnie z portem morskim Mombasa na Oceanie Indyjskim. Uganda zawarła w 2015 roku umowę z China Harbor Engineering Company Limited, czyli z prawda, w celu wdrożenia projektu pod warunkiem, że firma pomoże zabezpieczyć fundusze na kolej od chińskiego rządu. No ale później prokurator generalny Ugandy został skłaniony do przejrzenia umowy z tym cchecem. Jak się okazuje China Exim Bank nie chciał finansować tego projektu i po latach bezowocnych rozmów Uganda w zeszłym roku wypowiedziała umowę z Chińczykami i rozpoczęła rozmowę z Turkami, którzy notabene realizują podobny projekt w sąsiedniej Tanzanii. W Tanzanii ta firma Yapi, Merkezji pomogło zbudować 1219 km linii kolejowej o standardowym rozstawie Torów, którą kraj rozwinął właśnie w ramach wysiłku na rzecz zwiększenia handlu właśnie z Ugandą. Notabene przy okazji prasa turecka mówi, że inna turecka firma, czyli Polat Jol Japi, również działa w Ugandzie, pracując nad 92 kilometrowym projektem drogowym, który połączy Ugandę z Kenią, Sudanem Południowym i Etiopią. W sumie, uwaga, jeśli według danych tureckich, tureckie firmy kontraktowe zrealizowały 1864 projekty w Afryce o wartości 85,5 miliarda dolarów. Inwestycje tureckich firm na kontynencie przekraczają 10 miliardów dolarów, a firmy zatrudniają tureckie około 100 tysięcy mieszkańców krajów afrykańskich. Przypomina się, że właśnie Erdogan postawił właśnie za jeden celów rozszerzenie więzi z Afryką i tutaj prasa turecka mówi otwartym tekstem, że to właśnie dzięki dyplomatycznym działaniom obroty handlowe Turcji z Afryką wzrosły z tak było 5,5 miliarda mniej więcej oczywiście 5,5 miliarda dolarów w 2003, w 2022 roku to jest 41 miliardów dolarów rocznie. I teraz mamy jeszcze jedną rzecz, że wskazuje się właśnie, że priorytetem rządu jest współpraca z Afryką. To, powo to powoduje również rozwój stosunków biznesowych, handlowych, ale też, no, przypomnijmy, Państwa, że to zwiększa znakomicie wpływy tureckie, polityczne w Afryce. Przypomnijmy też, że na przykład niedawno Turcja podpisała przecież bardzo korzystne umowy na eksploatację złóż gazowych w Somalii, w zamian za to, że obiecała, że jak jakby przypadkiem Somaliland próbował dochodzić czegoś siłą, to tam są już okręty floty tureckiej, tak na wszelki wypadek sobie pływają. Tak, od, pomiędzy tymi platformami, które, które zresztą ochraniają w ten sposób. No dobrze, proszę Państwa, więc mamy takie, to pokazuje, proszę bardzo, Turcja potrafi. Więc nie, ja nie chcę żadnym innym krajem porównywać absolutnie, gdzieżby tam nawet. Bulanda na przykład nie takie rzeczy potrafi robić. Więc, krótko mówiąc, na razie na własnym terenie ćwiczy, ale jak już się rozćwiczy, to wtedy będzie w innych krajach. Natomiast proszę Państwa jeszcze kolejna, kolejna informacja, bardzo krótka, również z Afryki. E, otóż ja pomijam, proszę Państwa, kilka tematów, które miałem na dzisiaj przygotowane, no już nie będziemy przesadzali. Niechaj ten e, odcinek ma tylko półtorej godziny. Otóż bardzo ciekawa rzecz, e, której Państwo chyba też nie wyczytacie nigdzie. Otóż beniński działacz Kemi Seba e, został taki panafrykanista, został aresztowany we Francji. Jeżeli chcecie wiedzieć, kto kim jest Kenii i Seba, to nic wam to nie powie, ale jak już powiem, że jest to, ta, jest to benińska onuca, to pewnie już będzie więcej. Otóż jest to facet, który jest znanym propagandystą, czy też politykiem, publicystą, jakbyśmy go nie nazwali antyzachodnim i bardzo prorosyjskim. On został pozbawiony francuskiego obywatelstwa w lipcu, natomiast został dwa dni temu aresztowany w Paryżu. Nazywa się tak naprawdę Stelio Gilles Robert Capocici, był jest byłym przywódcą plemienia K., Grupy, która stwierdziła, że jest, za, jest w ogóle grupą separatystyczną, opowiada się za separacją między, między ciemnoszarymi i białymi. To jest grupa, która z tą została rozwiązana przez rząd francuski w 2006 roku. Był on kilkakrotnie skazywany we Francji za podżeganie do nienawiści rasowej. No właśnie. W sierpniu zeszłego roku powiedział, że otrzymał parpo, paszport Nigru. W, w, wtedy, w odpowiedzi na procedurę pozbawienia mojej, na, nie, mojej narodowości e, popełnioną przez, e, przez Francję przeciwko mojej osobie, rewolucjonista i wizjonerski generał e, Abdurrahman Tiani, głowa państwa Nigru w towarzystwie dzielnych członków CNSP, zdecydował się przyznać mi paszport dyplomatyczny, biorąc pod uwagę walkę, którą walczymy o Afrykę, od 25 lat, ryzykując życiem. To napisał w swoim oświadczeniu. No to było właśnie. Tak naprawdę dzień po odebraniu mu przez, przez Francuzów obywatelstwa i po bardzo krytycznym też przemówieniu właśnie Tianiego przeciwko Francji. Generalnie Seba ma lat 42, został urodzony w Strasburgu, w rodzinie właśnie z Beninu, naturalizowanej we Francji i on ma właśnie cały czas zresztą obywatelstwo gdzieś tam chyba Beninu też zachowane. Jest generalnie aktywistą oskarżanym o bycie takim głównym handlerem powiedzmy wpływów Rosji na kontynencie. No, teraz, oczywiście, w Nigrze, gdzie teraz Rosja jest, ma bardzo duże wpływy, w związku z tym on też bryluje, prawda? Przyjął z zadowoleniem utworzenie Konfederacji Sojuszu Państw Sahelu, która właśnie jest przeciwwagon dla tego prozachodniego, bardziej ekołasu. Także tego człowieka aresztowano podobnie we, we Francji. Dobrze wiedzieć, właśnie, możecie Państwo sobie poszukać, nazywa się Kemi Seba, to jest właśnie taki propagandysta prorosyjski, antyzachodni, funkcjonujący właśnie w zachodniej Afryce. No dobrze, proszę Państwa. Miałem jeszcze kilka tematów, ale już dzisiaj Państwu daruję, przełożymy to na jutro a bardzo ciekawych notabene. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam oczywiście, no wracając do początków, prawda, że oto patronem tego podcastu. Oczywiście jesteście Państwo wszyscy, no szczególnie ci, którzy, którzy wspierają mnie na patronajcie, także jak najbardziej zapraszam do tego wsparcia. To tak naprawdę na nim polegam, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego kanału. No ale mamy też sponsorów, którzy się pojawiają. Sponsorem w tej chwili kanału jest firma Casa Playa, która oferuje domy i apartamenty. W miejscu, które jest słoneczne w przeciwieństwie do Polski, firma załatwia też formalności związane z zakupem tych wszystkich nieruchomości. No i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. To jest państwo, które jest dosyć daleko od Bulandy, więc... Więc to już jest jego duża zaleta. Potem drugim patronem, patronem tym razem odcinka jest firma RRAS, spedytor dla transportów kontenerowych, która sprawnie przeprowadza partnerów przez proces eksportu i importu ładunków. No i link do strony macie Państwo pod od opisem odcinka. Przypominam też, że możecie Państwo cały czas kupować książkę Kitap al-Dżihad, prawda, księga dżihadu jest dostępna cały czas w przedsprzedaży, w promocji, to znaczy z darmową wysyłką do Państwa. Państwa domów. Także proponuję, żebyście Państwo skorzystali z okazji szewko.alt.pl. Macie Państwo zresztą wyświetlone na stronie. No i oczywiście namawiam do słuchania Kronik Bulandy, a jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, jeżeli Państwo macie jakieś właśnie fajne teksty do Kroniki Bulandy, fajne tematy, to proszę mi też podrzucać, bo to Państwo śledzicie tę scenę polityczną, pewnie Polską dużo lepiej niż ja, więc Państwo bardzo często jesteście dużo bardziej zorientowani, co tam się komicznego takiego wydarzyło. No, część rzeczy oczywiście wiem, części, części otrzymuję właśnie od Państwa, także chciałem bardzo podziękować, no i oczywiście proszę o jeszcze. Także dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia do jutra. Night, US out a in Syria. Well, в Европе на свою тактическую ядерную оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.